i czas. Stworzyli nam w ciągu lat cały plan ważnych spraw. Zbadali nieba krąg, błękitne fale morza i ląd. Odważnie szli, jak światło, co wędruje przez noc, by spełnić sny pokoleń, co docenią ich moc. Świat dzięki nim zmienił twarz, jest jak film, który znasz, a jednak mimo to odkrywasz ciągle go. Odkrywcą być, to zmieniać swoje życie co dnia. Na jawie śnić i wierzyć w to, że uda się grać. Byli sobie wynalazcy. Mieć w dłoniach ster, płynąc w dal, znaleźć cel pośród fal, zostawić własny ślad i ruszyć niby ptak do słońca, tak bez końca. Odkrywcą bądź, maszeruj własną drogą na szczyt. Szczęśliwie dojdź do celu i powitaj tam świt. Osiągnij cel! Osiągnij cel! Lavoisier i chemia. Ale gorąco, nie do wytrzymania. A gdzie mistrz? Tutaj, tu jestem, jak w piekarniku. A wiecie, czym naprawdę jest gorąco? To wysoka temperatura. Na przykład na plaży jest upał. Jak przynoszę do domu złe stopnie, to też się robi gorąco. Gorąco to ogień. To ciekawe, ale czym jest sam ogień? Tym, co się pali, nie? A pamiętacie Demokryta Greka? Przyrodę tworzą cztery żywioły. Ziemia, ogień, powietrze i woda. Ta gałąź wyrasta z ziemi. Płonąc, zamienia się w ogień. Metrosie, żywioły są nie cztery, ale jeden i tylko jeden. Atom. O, już dawno nie było takiego upału. Proszę, przynieść mi szklankę wody. 2000 lat później, w XVIII wieku, nauka wciąż rozróżnia cztery żywioły. Ziemię, ogień, powietrze i wreszcie wodę. Proszę. Dziękuję. Jednakże pojawiła się nowa nauka, chemia, która próbowała objaśnić, czym jest materia. A kto był pierwszym chemikiem? Wśród wielu naukowców wyróżniał się Francuz Antoine Lavoisier. Niestety skończył na gilotynie. Ucięli mu głowę. O nie, nie śmiejcie się z cudzego nieszczęścia. A wracając do tematu. Ciepło to nieważka substancja materii i ognia. Chcemy tego czy nie? W terminologii naukowej to flogiston. Tak, panie Lavoisier? Czy wiadomo, co tworzy flogiston? Nie do końca. Ale przyjdzie dzień, że i to przestanie być tajemnicą. Ale w takim razie po co o tym rozprawiać? Interesujące. Flogiston przestał płynąć. Nadstaw, uszuchanie! Bardzo się mylisz. Nie jestem słabą owieczką. Raczej wilkiem! Litości, dobry panie, ja nie chciałem. Doprawdy, paryżanie zasługują na lepiej oświetlone ulice. W wieku 23 lat Lavoisier zostaje uhonorowany przez króla Ludwika XV za wkład w oświetlenie ulic Paryża. Mając lat 25, dostępuje zaszczytu wstąpienia do Akademii Nauk. W tym samym roku zostaje generalnym dzierżawcą podatków, co później przypłaci życie. Co to znaczy dzierżawca? Generalny dzierżawca odpowiadał wtedy za podatki. A dlaczego przypłacił to życiem? Dowiesz się, a więc...
Woda, woda, czysta woda z Sekwany. Panowie, problem jest poważny. W Paryżu zaczyna brakować czystej wody. Woda z Sekwany jest brudna. Trzeba zainstalować pompy i pobierać wodę ze źródeł. To się na nic nie zda. Za każdym razem woda przekształci się w ziemię. Skąd pan to wie, drogi panie? To wie tu każdy. Pańskie nazwisko, jeśli łaska. Antoine Lavoisier. Cóż, panie Lavoisier, kiedy woda pozostaje w zbiorniku, tworzy się osad z ziemi, a waga wzrasta, gdyż ziemia jest cięższa od wody. Śmiem wątpić. Czysta wciąż będzie czysta. Chyba, że doda się do niej coś jeszcze. Młody człowieku, chce pan obalić to, co jest znane nauce? Tak, i udowodnię to. O! Przedestyluję ją jeszcze raz, żeby mieć pewność, że jest czysta. I wreszcie się dowiem, czy para może się przekształcić w ziemię. Ta woda jest czysta. Ani grudki ziemi. Minął miesiąc. Przekonamy się. Proszę, proszę, czyżby to była ziemia? No, jak widzisz, młody człowieku, parując, woda zmienia się w ziemię. Ale w takim razie butelka winna ważyć więcej, czyż nie? Tak, gdyż ziemia jest cięższa. Myślę, że nie ma różnicy w wadze. Zaraz, no więc do tej pory woda ważyła 2 funty i 3 uncje. Teraz sprawdźmy. Ważymy. Tak, już mówię. Waga obecna. 2 funty i 3 uncje. Zgadza się. Widzieliśmy tam ziemię. Nie wydaje mi się. To nie ziemia. Być może drobiny z butelki. Nie! Woda wcale nie zmieniła się w ziemię. Ziemia i woda zmieniły się w błoto. Dowcipniś. Na tym jeszcze nie koniec. Zapłacisz mi za to, amatorze! Panowie, w przyrodzie nic nie ginie i nic nie powstaje, tylko się przekształca. Lavoisier się nie mylił. Nic w naturze nie ginie, nic nie powstaje. Wszystko się przekształca. To jedno z jego najdonioślejszych odkryć, podstawa współczesnej chemii. Ogień, przyjacielu, to największa tajemnica, jaką usiłuję zgłębić. Ach, te tańczące na polanach płomienie, dzielące się z nami swoim ciepłem. Och, ojcze! Za nic nie chcę! No, czego nie chcesz, moje dziecko? Ten hrabia Amerwal nie dość, że brzydki, to jeszcze zdarł, w dodatku nudziarz! Ale to hrabia, córko, i osobisty przyjaciel ministra skarbu, to wielce przydatne. Marie-Anne, nie przedstawiłem cię, to pan Lavoisier, mój kolega, dzierżawca podatków, a także naukowiec. Proszę o wybaczenie, ja nie zdara ze mnie. Nie. Bardzo przepraszam. Proszę pana, hrabia Amerwal pragnie się widzieć z panem. O! Witam, panowie. Jakie urocze dziecko, to zachwycające. Doprawdy jestem w niebo wzięty. Mam w zamiarze spełnić twoje życzenie, tak? Pobierzmy się, skoro nalegasz. To ty, panie, nalegasz, nie ja. Córeczko, co ty mówisz, proszę. Wybacz jej, drogi hrabio. No, to nic, czarująca. Nie mogę się oprzeć uczuciu, zostaniesz hrabiną. O, o.
Przyszedłeś więc prosić o rękę mej córki. Jest jeszcze taka młoda. Nie szkodzi. Taka śliczna, delikatna. No tak, młoda i niewinna. W rzeczy samej mam zaszczyt prosić o rękę pańskiej córki. Słyszysz? Hrabia prosi o twoją rękę, ożeni się z tobą. Będziesz hrabiną, serce pewnie skacze ci z radości. A mnie się zdaje, że serce pańskiej córki bije całkiem normalnie. Co to za jeden? Kim jest ten impertynent? To nikt, doprawdy, to Antoine Lavoisier, dzierżawca podatków i naukowiec. Dzierżawca? Moje drogie dziecko, ty chyba czegoś nie pojmujesz. Hrabia prosi cię o rękę. Hrabia, a nie byle kto. Rozumiesz? Śmiesz myśleć o innym? Natychmiast wezwę go na pojedynek. Ależ Lavoisier, przestań chichotać jak dzierlatka. Panie, uczyń mi ten zaszczyt. Proszę cię o rękę twojej córki. To śmieszne, przecież dopiero ją poznałeś. I już się zakochałem. Czuję, jak moje serce się do niej wyrywa. To niedorzeczne wahać się między pospolitym dzierżawcą podatków a hrabią Amerwalem, mającym znamienitych przodków i będącym osobistym przyjacielem ministra skarbu. Nie zawaham się ani chwili. Zgadzam się, oddaję panu swoje serce. Panie Priestley, z wielką radością witam pana we Francuskiej Akademii Nauk. Niecierpliwie czekamy na wyniki pańskich doświadczeń. A ja, panowie, czekam na wasze opinie. Panowie, ilekroć podgrzewamy kalcynowaną rtęć, otrzymujemy bardzo wyjątkowy gaz. Który nazywamy tlenem. W powietrzu są dwa rodzaje gazów. Niesamowite! To prawdziwe odkrycie! Bzdur! Powietrze to powietrze, a materia ognia to flogiston. Nie, flogiston nie istnieje. Jedno powietrze pozwala ogniowi płonąć, a inne nie. Popatrzcie. Widzicie? Gdy powietrze się zużywa, spalanie się kończy. To dlatego, że zabrakło flogistonu. Jak to? Przecież byłby tu nadal. Przyjrzyjcie się, co zrobi powietrze. Proszę, najzwyklejsza sztuczka. Niech pan nie mówi, że flogiston nie istnieje. Piszą o nim księgi. Ale nie wszystko, co zostało utrwalone na piśmie, musi być prawdą. Tylko eksperymenty z użyciem metody naukowej tworzą nową wiedzę. Ach, wygaduje pan bzdury. Lata, które miały nastąpić, były dla Lavoisiera nadzwyczaj pracowite. Oto jeden z jego eksperymentów ogrodniczych. Otóż dla dobrych plonów pszenicy najlepsze jest pole, na którym wcześniej pasły się owce. Ogrodziłem pole wraz z owcami. Będą się tutaj pasły przez mniej więcej rok. Przekonacie się, że za rok plon się podwoi. Dla mnie to marnotrawstwo. Skądże znowu? Proszę się dobrze przyjrzeć. Ech, strata czasu. Proszę, to mój ostatni eksperyment. Ta pszenica jest dwukrotnie gęstsza i zapewniam, tegoroczne zbiory będą doskonałe. Nie ma to jak obejrzeć coś z bliska, nieprawdaż? Nie przypuszczałem, że to pana aż tak zainteresuje. Tak, tu pszenica jest zdecydowanie rzadsza. Myślę, że przy użyciu szkła powiększającego wielkości człowieka byłaby duża szansa oddzielić gazy. Zapewne masz rację, Marie. O! Z rozkazu jego królewskiej mości, pan Lavoisier? Tak, to ja. Francja pana potrzebuje. Wrogowie szykują się do ataku, a nam brakuje prochu. Armaty też by się przydały. Jestem gotów służyć krajowi i myślę, że żona mnie wesprze. Moim zdaniem chloran potasu mógłby zastąpić saletrę potasową. Jestem pewny, że świetnie się sprawdzi jako proch armatni. Niech pan przeprowadzi próbę, Lavoisier, ale radzę bardzo uważać. Robić proch bez saletry. Co za tupet! Proszę się schować dla bezpieczeństwa, panie Monet. Nie ma potrzeby. To nie wybuchnie, daje głowę.
Widzisz, Marie, są dwa rodzaje powietrza. Jedno podtrzymuje życie, drugie nie. To niewiarygodne. Popatrz. To życiodajne powietrze dość szybko się zużywa. Widać to po myszy, która słabnie. Być może zmęczyła się bieganiem. Czekaj. Nie ma powietrza, choć jest go mnóstwo. Powietrze niby tam jest, ale mysz nie może oddychać. Patrz teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy. Widzisz? Pięć, sześć. Efekt nie był długotrwały. Nie rozumiem, o co chodzi. To sznurówki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A, miałem rację. To życiodajne powietrze nazwę tlenem. To właśnie tlen pozwala ogniowi się palić, no a ciał się ogrzewać. Przeprowadzę jeszcze doświadczenie wspólnie z Laplacem. Z tym matematykiem? Tak. Lód owiniemy filcem, dzięki temu się nie roztopi. Do środka włożymy zwierzę, ono stopi lód ciepłem ciała. Nie możesz włożyć tego biednego zwierzaka do lodu. On w nim umrze. Ależ nie, włożymy go do małego pojemnika, ogrzeje go ciepłem własnego ciała. Nie obawiasz się, że w nim zamarznie? Mając tlen, nie zamarznie. Popatrz, z lodu zrobiła się woda. Da się obliczyć ilość ciepła jego ciała. O! On na pewno wciąż żyje? Oczywiście. Już po wszystkim. Dziś sądzimy, że to jest proste i zwyczajne, ale w tamtych czasach to była prawdziwa rewolucja. Tak więc Lavoisier i Laplace zmierzyli ciepło oddane przez zwierzę oraz obliczyli, ile zwierzę zużyło przy tym tlenu. Nawet wybitny angielski chemik Cavendish potwierdza, że woda, panowie, nie jest żywiołem. Że co? Woda nie jest żywiołem? A to? Co to jest według pana? To, szanowni panowie, jest połączenie tlenu oraz wodoru. Niemożliwe. Jeśli panowie pozwolą, udowodnię to. Proszę za mną. Tu znajduje się tlen. A tutaj wodór. A ten zbiornik jest pusty. Popatrzcie. Widzicie? Otrzymaliśmy wodę czystą jak łza z połączenia dwóch gazów. Chce ktoś spróbować? Ach, nigdy w życiu, to jakieś diabelstwo. Pyszna! Smakuje niczym źródlana. Zdajecie sobie sprawę z niezwykłości odkrycia Lavoisiera? Co to jest? Tu w tej szklance, co to? Płynne słońce. Woda! Tak, racja, woda, ale to także połączenie, dwóch gazów? No, ale jak ich słucham? To wodór i... I co? Na pewno to wszyscy wiecie. Dopiero co mówiłem. No, ale z was matołki. Dwie cząstki wodoru i jedna tlenu. Wzór wody to H2O. Trzeba odrzucić stare poglądy i oprzeć naukę na doświadczeniu. To jedyna szansa na postęp. Nie ma czegoś takiego jak flogiston. W skład powietrza wchodzą co najmniej trzy różne gazy. Tlen, zwany życiodajnym powietrzem, azot, gaz niepodtrzymujący życia ani spalania, i wodór, gaz bardzo lekki i łatwopalny. Ten balon jest napełniony wodorem. Jest dużo lżejszy od powietrza. Mógłby unieść człowieka. Absurd! Androny! Szaleństwo! Brednie! Banialuki! Głupstwa! Rozumiem, że ma pan wątpliwości, Monet. Proszę to przetestować. Zapraszam. Idź! Dowiedz, że masz rację! Chodźmy obaj, damy mu nauczkę. Będzie musiał przyznać, że gada od rzeczy. Proszę przytrzymać tę linę, dobrze? O tak. O, 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 o.
Nie puszczaj mnie, potrzebny nam ciężar! Co za przygoda? Spójrzcie tylko! Lżej się od powietrza! Ja chcę na dół! Pomóżcie mi zejść! Co? Kimże ty jesteś, synu? Czyżby wysłannikiem niebios? Tak, ale pomóż mi zejść! A zatem nowoczesna chemia za podstawowe pierwiastki w przyrodzie winna uznać żelazo, siarkę, węgiel, a także tlen. Brawo, panie Lavoisier! Pańska teoria istotnie jest rewolucyjna! Tymczasem Francję czekała jeszcze jedna rewolucja, rewolucja francuska. Obywatel Lavoisier weźmie w niej czynny udział. Panowie, najpilniejsze reformy nowego systemu dotyczą starego systemu miar i wag. Wszyscy są zgodni, że system należy uprościć? Zacznijmy od wagi. Na przykład uncję. 12 uncji to funt zwany rzymskim. A 16 uncji to funt paryski. Jest jeszcze funt strua, panowie. I dawny karoliński. I parę innych. To zbyt skomplikowane. Święte słowa, panowie. Racja, obywatele. Wszystkie miary muszą odpowiadać jednemu systemowi metrycznemu. Oto decymetr sześcienny. Decymetr sześcienny wody waży 1 kilogram, czyli tyle co 1000 gramów. To nasz system miar i wag. Szło o to, żeby był prosty i logiczny. Tyle i aż tyle. Lavoisiera interesowało dosłownie wszystko, ale nie mamy już czasu na szczegóły. System miar i wag został uporządkowany. Obywatelu Lavoisier, masz się niezwłocznie stawić przed Komisją Finansów. Finansową odpowiedzialność winni, myślę, ponosić wszyscy, a bogaci nawet większą niż biedni. Lavoisier czekają na pana w zgromadzeniu. Gdy na starość człowiek traci siły i nie może już pracować, nie powinno się go w żadnym razie opuszczać. Otoczmy go opieką, solidarnie wspierajmy. Stop! Teraz możemy przystąpić do obliczenia zużycia tlenu podczas wysiłku. W styczniu 1793 roku na gilotynie głowę traci Ludwik XVI. Rewolucja nie znała litości. Obywatele, ustalmy nowy porządek świata. Natychmiast! Lavoisier to wróg ludu, ma przyjaciół za granicą i był generalnym dzierżawcą. Obywatelu Moral! Lavoisier to wielki naukowiec, a nauka nie zna granic, czyż nie? Lavoisier pracuje dla dobra kraju! Ej, ty! Ktoś ty, obywatelu? Zdaje mi się, czy ty też jesteś wrogiem ludu? Ależ... Zużywając tlen, ludzki organizm uzyskuje potrzebną mu energię. Najważniejsze, co należałoby odkryć, to, myślę, paliwo, które spala tlen w ludzkim ciele. Gdyby udało się to eksperymentalnie... Zapanowały rządy terroru. Śmierć na gilotynie poniosło wielu ludzi. Nieważne, winnych, niewinnych. Trzeba ich zabić! Nie ma litości! Obywatelu Fouquet, Lavoisier może się jeszcze Francji bardzo przysłużyć. Proszę, odłóżmy egzekucję do czasu, aż skończy to, nad czym pracuje. Ten człowiek jest niewinny. Republika nie potrzebuje już żadnych chemików, ani innych naukowców. Wykonać egzekucję! Moje życie było długie i szczęśliwe. Myślę, że niektórzy będą mnie żałować i że pamięć o mnie przetrwa. Czy można chcieć więcej? Lavoisier. Martin, Zerbo, Polze, Lavoisier, Dupontel, Chevalier. Ale dlaczego to zrobili, mistrzu? Szaleństwo i głupota ludzi nie mają logicznego wytłumaczenia. Co dnia natykacie się na bezmyślne okrucieństwo, trzeba z nim walczyć. Lavoisier, człowiek nauki, o tym wiedział i to, co po sobie pozostawił, to cenne dziedzictwo. To wszystko, czego nie pojmowaliśmy raptem 200 lat temu, Lavoisier odkrył dla nas.
Wersja polska na zlecenie wydawcy Hipokampus spółka z o.o. Master Film. Reżyseria Elżbieta Jerzewska. Dialogi Dariusz Dunowski. Dźwięk Urszula Ziarkiewicz. Montaż Paweł Siwiec. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Tekst piosenki Andrzej Brzeski. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Wystąpili Stanisław Brudny, Waldemar Barwiński, Wojciech Paszkowski, Joanna Budniok-Felix, Janusz Wituch, Cezary Kwieciński, Joanna Pach, Andrzej Mastalerz, Paweł Szczesny, Andrzej Gabroński, Jarosław Domin, Andrzej Chudy. Śpiewała Katarzyna Łaska.